Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na informacje dnia. Wciąż trudno wskazać przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze. Do tej pory z rzeki wyciągnięto 100 ton śniętych ryb. Tymczasem w regionie województwa dolnośląskiego woda w Odrze wróciła do normy. Eksperci wciąż nie ustalili przyczyn tego, co stało się z Odrą. Na podstawie próbek, jakie zostały pobrane, trudno mówić o prostej przyczynie katastrofy. Żadna z tych próbek na dzień dzisiejszy, potwierdzam, nie wykazała obecności żadnych substancji toksycznych. Próbki, jakie pobierano na Dolnym Śląsku, wskazują na ciągłą poprawę stanu rzeki dzień po dniu od 5 sierpnia. Dziś parametry wody w Odrze nie odbiegają od wieloletniej średniej. Czyli można powiedzieć, że Odra na Dolnośląskim wróciła do normy. Jedną z teorii, jaką bierze pod uwagę resort klimatu, są przyczyny naturalne. Czyli niski poziom wód, wysoka temperatura, złe warunki tlenowe, zwiększenie stężeń zanieczyszczeń, które występowały w Odrze podczas niskiego stanu rzeki. Na to mogło nałożyć się też odprowadzenie do rzeki dużej ilości wód przemysłowych i być może to one spowodowały zasolenie. W wodach przemysłowych, na co zwraca uwagę minister Anna Moskwa, jest dużo chloru, który mógł uruchomić zanieczyszczenia z osadów dennych. Próbki z Odry badane są zarówno w laboratoriach w kraju, jak i za granicą. Na pewno nie ma dziś mowy o zagrożeniu dla ujęć wody pitnej. Woda jest czysta, woda jest nieskażona, monitorujemy i będziemy przez najbliższy czas codziennie badać wody z każdego ujęcia. Trwa też usuwanie śniętych ryb. Skala katastrofy jest ogromna. Wyłowiliśmy już około 100 ton padłej ryby. To ogromna katastrofa ekologiczna. Pomocne było rozłożenie 7 specjalnych zapór, na co dzień przeznaczonych do blokowania i ograniczania możliwości rozlewania się środków chemicznych. Te zapory dzisiaj znakomicie służą do blokowania przepływających śniętych ryb, umożliwiając usuwanie je bardzo szybko i w dużych ilościach. Zapory są przesuwane w kierunku Szczecina, by ochronić kanały szczecińskie, port, a także tor wodny między Szczecinem a Świnoujściem na Zalewie Szczecińskim. Polska jest gotowa, by poprzez zapory wspomóc także stronę niemiecką. Wraz z wyjaśnianiem przyczyny skażenia Odry trwają poszukiwania winnych jej zanieczyszczenia. W tym celu powołany został specjalny zespół śledczy. Śledztwo w sprawie zanieczyszczenia Odry zostało wszczęte na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Sprawę wyjaśnia specjalny zespół, który składa się z 7 doświadczonych prokuratorów i 5 policjantów. Prowadzone są intensywne czynności procesowe, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Sprawa bowiem wymaga działań nadzwyczajnych, bardzo intensywnych i tak właśnie pracuje prokuratura. W ciągu 4 dni przesłuchano łącznie około 220 świadków. Przeprowadzono także oględziny 12 miejsc na różnych odcinkach Odry, przekazał zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. W toku śledztwa przez te 4 dni od wszczęcia, czyli od 12 sierpnia do chwili obecnej, prokuratorzy skupili się na zabezpieczaniu tutaj materiału dowodowego na potrzeby całego postępowania karnego, zarówno z tych osobowych źródeł informacji, jak również zabezpieczając konkretne dowody rzeczowe. Przyczyny skażenia rzeki nadal nie są znane. Winnych czeka jednak surowa kara. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zaostrza kary za zanieczyszczanie środowiska. Nowelizacja przewiduje 10 lat pozbawienia wolności w przypadku zanieczyszczenia wody, jeśli spowoduje to znaczne obniżenie jej jakości lub jeśli może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka. Kara finansowa za umyślne zanieczyszczenie środowiska może wynieść nawet 10 milionów złotych. Pozwala nie tylko egzekwować surowszą odpowiedzialność karną, ale też pozwala egzekwować odpowiedzialność karną od podmiotów zbiorowych. To jest zupełna nowość w polskim prawie karnym. Zaznaczył minister Zbigniew Ziobro. Za pomoc w wykryciu sprawców skażenia rzeki policja wyznaczyła nagrodę w wysokości 1 000 000 złotych. Minister Anna Moskwa podpisała rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy. Na jego złożenie jest czas do 30 listopada. Ustawa o dodatku węglowym przeszła już cały proces legislacyjny. 11 sierpnia podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Wsparcie przysługiwać będzie tym osobom, które używają węgla do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego. Chętnych, którzy chcą skorzystać z dopłat, nie brakuje.
Wczoraj minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że gminy przygotowywane są do rozpatrywania wniosków. Poza tym, że obywatel musi się przygotować do złożenia wniosku, samorząd musi się też przygotować do jego skutecznego i szybkiego rozpatrzenia, bo ten krótki czas 30 dni jest w ustawie zapisany. Bo to właśnie 30 dni od momentu złożenia wniosku gminy będą miały na wypłacenie świadczenia. Rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu jest już podpisane przez szefową resortu, o czym wczoraj w późnych godzinach poinformowała w mediach społecznościowych. Polacy, którzy używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego, mogą składać wnioski w swojej gminie i otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3000 zł. Wnioski składać można do 30 listopada. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, aby kierowcy dostawali więcej punktów karnych, m.in. za przekroczenie prędkości czy jazdę po alkoholu. Jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Mimo zaostrzenia taryfikatora liczba wypadków na drodze pozostawia wiele do życzenia. Właśnie dlatego w resorcie spraw wewnętrznych i administracji powstał projekt rozporządzenia w sprawie kar za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ministerstwo chce, by kierowcy dostawali więcej punktów karnych. Zgodnie z projektem za przekroczenie dozwolonej prędkości od 31 do 40 km na godzinę kierowca dostałby 9 punktów karnych. Punkty naliczane mają być również za najmniejsze przekroczenie dozwolonej prędkości, także tej poniżej 10 km na godzinę. 15 punktów karnych to kara przewidziana za ominięcie zapór kolejowych, jazdę pod prąd po autostradzie, nieudzielenie pomocy ofierze wypadku, niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, a także sygnałów i poleceń osoby uprawnionej do kierowania ruchem. Taka sama kara, czyli 15 punktów, przewidziana jest również za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub pieszemu, które na to przejście wchodzi. Zgodnie z projektem więcej punktów karnych będzie można otrzymać także za jazdę na podwójnym gazie. Dobiegają końca obchody 20. rocznicy konsekracji Bazyliki w krakowskich Łagiewnikach i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez świętego Jana Pawła II. Choć od śmierci ojca świętego Jana Pawła II minęło 17 lat, to nadal przemawia do nas słowami i przykładem życia, mówił podczas Eucharystii w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Żyje wśród nas na inny sposób. Wspominamy go nie z czystej nostalgii, ale po to, by w świetle pozostawionego nam przez niego dziedzictwa podejmować codzienny trud i stawia czoło nowym wyzwaniom, przed jakimi staje Kościół i świat, ale także każdy i każdy z nas. Jak mówił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 2002 roku była uhonorowaniem wszystkich podróży apostolskich Ojca Świętego do Ojczyzny. Konsekracja Bazyliki w Łagiewnikach i zawierzenie świata miłosierdziu Bożemu było spełnieniem pragnienia serca Jana Pawła II, który w ten sposób postawił pieczęć na swej posłudze miłosierdzia. Jak dodał ksiądz kardynał, spełnia się codziennie przekonanie Jana Pawła II, że łagiewnickie sanktuarium pozostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać przed Bogiem w duchu i w prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga. Tej miłości, której największy grzech nie zdoła przezwyciężyć. Tu w ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałać będą pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenie. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach jest światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego związanego z działalnością świętej siostry Faustyny. No teraz to wszystkie informacje, ale zapraszam do pozostania razem z nami. Dobrego popołudnia, do zobaczenia.